Iwona Tokarska, witam Państwa serdecznie, a moim gościem w kawiarence jest dziś Małgorzata Jagieluk, prezes zarządu Fundacji Dom w Opolu. Dzień dobry. Małgosiu, już od 30 lat Fundacja Dom wspiera na Opolszczyźnie zarówno dzieci, jak i osoby dorosłe z różnymi niepełnosprawnościami. Z tej okazji zapewne była planowana jakaś wielka feta, no ale niestety trzeba na razie świętować skromnie. Jak zamierzacie w tym roku celebrować właśnie ten piękny jubileusz? No właśnie, mieliśmy wielkie plany, ale trochę pokrzyżowała to sytuacja, jaka jest. Mamy nadzieję, że ona się poprawi i że latem będziemy mogli uczcić te nasze 30 urodziny. Mamy taką nadzieję, że w czasie festynu, to będzie już 26 festyn Fundacji Dom, jest planowany na 6 czerwca. No więc mamy nadzieję, że on się odbędzie i że będzie możliwość wtedy celebrować te nasze święto, ale też cały rok i każda impreza, którą uda nam się zorganizować w fundacji, będzie pod egidą tych lat 30 lat. No, mieliśmy wielkie plany, oczywiście w tej chwili zostały one zweryfikowane, co nie zmienia faktu, że funkcjonujemy nadal i może trochę bardziej internetowo, ale będziemy starać się przybliżać Państwu te nasze 30 lat współpracy. No właśnie, jak radzi sobie teraz fundacja w dobie pandemii, kiedy no, na każdym kroku praktycznie każdy na pewno kogoś zna, kto ma koronawirusa lub miał. Tak, no u nas też oczywiście się to zdarza. I tak wydaje mi się, że stosunkowo rzadko i stosunkowo dobrze jakoś radzimy sobie w tej sytuacji. Na tą chwilę Niepubliczny Zespół Opieki Zdrowotnej i Zakład Aktywności Zawodowej pracują normalnie. Natomiast decyzją wojewody jeszcze zawieszona jest działalność warsztatu terapii zajęciowej w Opolu i środowiskowego domu samopomocy. Natomiast nasze najnowsze dziecko, warsztat terapii zajęciowej w Tarnowie Opolskim, działa, choć w bardzo ograniczonym zakresie, takim na jaki pozwalają obostrzenia. No właśnie, udało się uruchomić nowe miejsce kilka miesięcy temu. Proszę nam więcej powiedzieć, kto tam może trafić, jakie osoby opiekują się właśnie tymi podopiecznymi. Tak, ta nasza najnowsza, już piąta jednostka, to nowy warsztat terapii zajęciowej dla osób z niepełnosprawnością, które zamieszkują powiat opolski. Mieści się w zabytkowym budynku Domu Dziecka w Tarnowie Opolskim. Tam powiat wraz z Domem Dziecka udostępnił nam te obiekty. To są wyremontowane nowe pomieszczenia, także bardzo ładnie przygotowane. I rzeczywiście przygotowania do powstania tego warsztatu zostały podjęte kilka miesięcy, czyli dokładnie w końcu października. Nie mieliśmy za dużo czasu. Natomiast te formalności trwały trochę i tak naprawdę 22 grudnia podpisaliśmy umowę o prowadzenie warsztatu, a 28 warsztat ruszył. Ruszył oczywiście w skromnych warunkach, na tyle, na ile byliśmy w stanie zorganizować coś w tym świątecznym okresie, bo to tak naprawdę było tylko 5 dni. Więc ponieważ mamy bardzo zaangażowanych pracowników i sztab ludzi do dyspozycji, w związku z czym udało się to zrobić. Było to o tyle łatwe, że część kadry, która została tam zatrudniona, to nasi pracownicy wieloletni. W związku z czym jest to takie bezpieczne, ponieważ to są osoby, które bardzo dobrze znają się zarówno na terapii, jak i na organizacji. Więc ten trzon czwórki terapeutów, z których jeden został kierownikiem, pan Michał Matysiak, dają nam, mi, taką gwarancję, że będzie to prowadzone najlepiej, jak się da. I właściwie od początku nie ma potrzeby ani w żaden sposób tego kontrolować, nadzorować, bo to się po prostu dzieje i jest bardzo fajnie. No proszę, rodzina się z roku na rok rozrasta, rodzina oczywiście Fundacji Dom. Chodzi mi tutaj o te instytucje, które wchodzą w skład całej fundacji, a zaczynało się tak wszystko bardzo skromnie, że kto by wtedy pomyślał te 30 lat temu, co będzie się działo z Fundacją Dom? To trzeba by zapytać Państwa jednorogów, czy oni w ogóle mieli pomysł, żeby to osiągnęło aż taką skalę. Przecież zaczynali u siebie w mieszkaniu, tak naprawdę całe ich doświadczenie z osobami niepełnosprawnymi opierało się o niepełnosprawne dziecko sąsiadów, którym pomagali. I pierwszą jednostką fundacji był warsztat terapii zajęciowej dla 20 osób. Pewnie pracowało tam może 9, może 10 osób wówczas. No dziś mamy 180 pracowników, a z tego 70 pracowników z niepełnosprawnościami. Więc dziś jesteśmy już dużym przedsiębiorstwem. W jednym budynku zapewniamy opiekę około 350 osobom, dzieciom, młodzieży i dorosłym osobom niepełnosprawnym, a w ośrodku rehabilitacji społecznej i zawodowej to 135 osób z niepełnosprawnościami.
No i teraz najnowsze dziecko, 30 osób z niepełnosprawnościami z powiatu polskiego. A czy udało się policzyć, ilu osobom udało się pomóc przez te wszystkie 30 lat, bo ta rzesza osób na chyba pewno jest bardzo wielka. Nie da się tego policzyć. Właściwie każdy, z kim rozmawiam na ten temat, zadaje to pytanie. I nawet podjęliśmy takie próby, ale po pierwsze dlatego, że na początku nie było prowadzone nic takiego jak baza fundacji. Po prostu każdy, kto przychodził, otrzymywał wsparcie takie, jakie mógł. Były to też trochę inne czasy, kiedy nie było takich możliwości jak dzisiaj, jeśli chodzi o elektronikę. Ale od wielu lat ten poziom osób, które są podopiecznymi fundacji, waha się na około 1500 rodzin. Rodzin oznacza, że jest to jedno, dwójka lub trójka dzieci z niepełnosprawnościami, bo i takie rodziny u nas są. I tak jak normalna kolej rzeczy, jedni odchodzą, inni przychodzą. Wiele osób czeka w kolejce po to, żeby dostać się do nas, do któregoś z ośrodków. Mamy plany, marzenia, więc mam nadzieję, że będziemy się rozwijać i będziemy, pewnie nigdy nie będzie tak, że będziemy mogli zapewnić opiekę wszystkim. Ale będziemy się starać jak najszerzej obejmować opieką te wszystkie osoby, które potrzebują. Małgosiu, ty masz w zasadzie taką trudną rolę od ubiegłego roku, ponieważ przejęłaś pałeczkę po genialnym małżeństwie państwa jednorogów, w zasadzie po twarzach tej fundacji. Rzadko kiedy w rozmowach takich potocznych mówi się, że to fundacja dom, raczej mówi się fundacja państwa jednorogów, więc bardzo trudne zadanie. No i właśnie, jeszcze druga fala pandemii koronawirusa się pojawiła, także tym bardziej skomplikowała zapewne sprawowanie tej roli. Tak, przyszło mi przejąć obowiązki i spróbować nie zawieść zaufania państwa jednorogów w okresie pandemii. No pewnie wiązało się to właśnie z naszymi problemami finansowymi na koniec zeszłego roku. Na szczęście dzięki wielu życzliwym ludziom udało nam się z tego wyjść. Liczymy się z tym, że te problemy będą wracać. Przede wszystkim dlatego, że gospodarka jest w stanie, w jakim jest, a fundacja oprócz subwencji, które dostaje na działalność, które nie pokrywają w 100% naszych potrzeb, a właściwie potrzeb naszych podopiecznych, no musi liczyć na darczyńców. No i teraz, jeśli pogorszy się sytuacja gospodarcza naszych darczyńców, no to wiadomo, że nie będą w stanie wspierać nas w takim zakresie jak dotychczas. No drżymy troszkę o 1%, ponieważ od lat jest tendencja spadkowa do tej pory ze względu na to, że tych odbiorców 1% jest coraz więcej. A w tej chwili jeszcze tak drastyczny spadek dochodów przedsiębiorców, że no, musi się to odbić na 1%. I jeszcze za każdym razem również trzeba przypominać, że my mamy prawo co roku zmienić sobie tę instytucję, na którą przekazujemy 1% podatku, bo jednak niektórzy, jak już urząd wypełnia za nas te wszystkie formalności, jednak nie zwracają na to uwagi. Tak, to podatnik decyduje, na jaką instytucję przekazuje 1%. Oczywiście my zawsze zachęcamy, żeby przekazywać dla nas. To jest dla nas bardzo duże wsparcie, ponieważ my tak naprawdę nie mamy możliwości pozyskać innych środków, jak z darowizn, z 1% i z grantów. Większość grantów wymaga jakiegoś wkładu własnego. On jest różny w zależności od tego, kto dzieli tymi środkami. I ten 1% to jest właśnie możliwość uzupełnienia tego naszego wkładu własnego. Na przykład działamy, duża część naszego ośrodka wczesnej interwencji działa na bazie projektu z PFRON-em. Ten projekt realizowany jest, myślę, że już lekko z 15 lat, ale tam poziom dofinansowania jest 80%, co oznacza, że 20% musi dołożyć fundacja. A fundacja to nic innego jak nasi darczyńcy. A żeby naświetlić Państwu, jaka to jest skala pomocy, to w projekcie PFRON-owym zapewniamy pomoc 280 osobom. To jest potężna ilość osób, które otrzymują specjalistyczne wsparcie, którego celem jest usamodzielnianie, czyli tak naprawdę cel życia, oprócz tego wsparcie dla otoczenia osób z niepełnosprawnością, czyli pracownik socjalny, prawnik, od niedawna psychoterapeuta, ponieważ pandemia spowodowała bardzo duże spustoszenie wśród kondycji psychicznej naszych podopiecznych, a przede wszystkim ich rodzin. W związku z czym dostaliśmy taką decyzję od PFRON-u, że możemy zwiększyć zatrudnienie w projekcie i doszedł do nas jeszcze psychoterapeuta. No, co bardzo nas cieszy, bo tak naprawdę prowadzić terapię osób z niepełnosprawnością bez wsparcia rodziny, no, to jest troszkę takie
jednostronne, bo co z tego, że my będziemy pracować z tą osobą godzinę, dwie czy nawet trzy godziny w tygodniu, kiedy ona wróci do domu i tam tego wsparcia nie otrzyma i nie będzie to wsparcie, które otrzymała, podtrzymywane. No więc tutaj od lat wiemy o tym, że jakby to wsparcie dla rodzin jest niezbędne. Niezbędne. Oni muszą partycypować w tej rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami. Z tym, że dopiero od niedawna pojawiły się możliwości tego wspierania. Do tej pory najczęściej było tak, że granty były przeznaczone konkretnie na osoby niepełnosprawne. A tak naprawdę to jest tylko jeden trybik w takiej rodzinie, w której żyje osoba z niepełnosprawnością. Dokładnie. To zdrowie psychiczne jest szalenie istotne, jak teraz przekonujemy się na każdym kroku, że jednak w zamknięciu, w izolacji nie czujemy się tak dobrze, jak jednak żyjąc w społeczeństwie, a już zwłaszcza osoby niepełnosprawne, które no, dla nich to jest chyba każdego dnia przygoda, jak się spotykają ze swoją grupą, ze znajomymi, a teraz tak no, nie wszyscy mają niestety tę możliwość. No i tak, tu masz bardzo dużo racji, bo osoby z niepełnosprawnościami to w ogóle taka grupa, która jest izolowana społecznie. I tutaj jeśli mówimy o jakiejś integracji, to ona naprawdę raczkuje. To są duże słowa i piękne gesty, ale na co dzień to jest bardzo trudno zauważyć taką dużą otwartość wobec osób niepełnosprawnych, chociaż naprawdę się to poprawia. I teraz osoby, które i tak są wykluczane jakby z takiego tego życia społecznego, w tej chwili zostały wykluczone podwójnie. Po pierwsze dlatego, że to życie społeczne się nie toczy. Po drugie dlatego, że jest strach człowieka przed człowiekiem. A po trzecie dlatego, że ich poziom lęku jest znacznie wyższy niż osoby, która racjonalnie jest w stanie sobie wytłumaczyć sytuację. A pewnie sama dobrze wiesz, że nawet osoby normalnie funkcjonujące intelektualnie mają problem z poradzeniem sobie z tą sytuacją, z którą mamy do czynienia w tej chwili. Wiele bolączek przed nami, przed Wami, ale jakie są te pozytywne plany rozwoju jeszcze fundacji, bo domyślam się, że na utworzeniu placówki w Tarnowie Opolskim to jeszcze nie koniec. Nie koniec. My mamy planów bardzo dużo. Niektóre już zaczynamy realizować. Dziś po prawie roku czasu udało nam się podpisać umowę z wykonawcą na rozbudowę ośrodka na ulicy Szymanowskiego. Był to bardzo trudny rok, ponieważ dofinansowanie zostało nam przyznane w czerwcu 2019 roku. I zanim doszliśmy do momentu wykonania projektu, który udało się zrobić, to kiedy zaczęliśmy szukać wykonawcy w okolicach lutego zeszłego roku, za chwileczkę wybuchła pandemia i ceny tak poszybowały w górę, że to, co mieliśmy założone w projekcie, było w ogóle nierealne do zrealizowania. No i prawdę mówiąc, to tak w połowie listopada już bardzo mocno zastanawialiśmy się nad tym, czy nie wycofać się z realizacji tego projektu, bo sytuacja finansowa fundacji była ciężka, a mówimy o braku w budżecie na poziomie 400-500 tysięcy. Ale udało nam się porozumieć z OCRG i na bazie pewnych przesunięć i wybrania troszkę tańszych, choć równorzędnych rozwiązań, udało nam się przesunąć środki na realizację zwłaszcza tej budowlanki i dziś podpisaliśmy umowę z wykonawcą, także w ciągu najbliższych 2 tygodni po prostu budowa ruszy. Mamy nadzieję, że do końca września uda się zamknąć tą część budowlaną i potem będziemy pewnie jeszcze potrzebować pół roku, żeby dokończyć to i będziemy mieli po prostu trochę więcej przestrzeni, ale też będziemy mogli realizować inne zadania. Ta rozbudowa będzie dotyczyć części przyziemia naszego, gdzie do tej pory mieści się hydroterapia, ale hydroterapia jest z 97 roku, więc na tą chwilę jakby już nie spełnia żadnych wymogów ani sanitarnych, ani estetycznych, ani też nie jest w takim przyjemnym miejscu i nie daje tego komfortu, który powinna dawać. Więc tam mamy zamiar przebudować, powiększyć te pomieszczenia po to, żeby stworzyć miejsce do takiego rodzaju terapii, która jest bardziej atrakcyjna niż taka codzienna, ciężka praca na materacu. Osoby z niepełnosprawnościami uczestniczą w rehabilitacji od początku praktycznie do końca życia. W związku z czym zapewnienie takich atrakcyjnych form terapii powoduje, że ta motywacja jest utrzymana na poziomie dość wysokim, no bo przecież ta rehabilitacja ich czeka do końca życia. W takim razie trzymam kciuki, żeby się jak najszybciej ziściły te wszystkie plany i marzenia, które ma Fundacja Dom. A ze swojej strony oczywiście składam serdeczne życzenia i gratulacje, że udało się doczekać w dobrym zdrowiu w zasadzie tych 30 lat. I jeszcze myślę, że będzie okazja, żeby poświętować razem z Fundacją Dom. Dziękuję. Mam też serdecznie taką nadzieję. Dziękuję bardzo. Moim Państwa gościem była Małgorzata Jagieluk, prezes zarządu Fundacji Dom. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia.